Audycja ze studia Tygodnika Bydgoskiego. Zapraszam, Kasia Chrzan. Pokój dobra! Pomiędzy tymi domami, bo to jest, wiadomo, tam jest rzeka, normalnie było gorąco i dzieciaki się kąpały. Wychodziły z domu i normalnie wskakiwały od razu do wody, nie? Także to taki jakby pierwsze wrażenie, to taki szok po prostu, nie? Jak to zobaczyłem, mówię, kurczę, no to niesamowite. Podjechaliśmy takim mototaksi, to są takie mototaksi, to są takie jakby motorki, gdzie z przodu siedzi, takie jakby riksze u nas w czasie wojny, tylko że to są motorki. Z przodu siedzi kierowca, a z tyłu się miejsce jest dla dwóch osób, no i tam dwie, no akurat my w trójkę pojechaliśmy, nie? Bo przewodnik wziął swojego pomocnika. No i pojechaliśmy do tego miasteczka, do tej dzielnicy Bele. Ta dzielnica to jest właśnie, tam są domy na palach i na wodzie. I tam trzeba, żeby powiedzmy, tam jest kilka tysięcy w ogóle ludzi mieszka tam. Także to jest duża dzielnica na wodzie. No, no i tam, żeby zobaczyć tą dzielnicę, to trzeba wynająć jakąś łódź. No, wynajęliśmy łódź, no i popłynęliśmy sobie tam gdzieś. Znaczy na początku to przewiózł nas, bo w ogóle przewożą, bo może nie każdy ma łódź, no to tam za złotówkę przewiózł nas do jakiegoś domu. Tam byli znajomi tego przewodnika, jego znajomy wziął łódź, no i popłynęliśmy i chyba z 2 godziny pływaliśmy po tej dzielnicy. No, no i w pewnym momencie egzotyka, naprawdę coś ciekawego. No, między innymi widziałem kościół na palach. Kościół taki, fakt, że on był murowany, ale był na takich betonowych słupach. Na betonowych słupach kościół. Widziałem, jak dzieci ze szkoły wracają łodzią, jak się kąpią tam. Taki dom, w takim domu w ogóle nawet spałem, nie? Także w takim przeważnie to umeblowanie to polega na tym, że jak jest powiedzmy z 8 osób w takim domu, 6-8 osób, bo oni mają przeważnie tam trochę więcej dzieci, no to powiedzmy są 3 krzesła. W bogatszych domach jest łóżko, w bogatszych. Przeważnie pewnie to rodzice mają łóżko, a jeżeli nie ma łóżka, to rozkładają takie maty po prostu i śpią na tym, ale to maty rozkładają na dzień. Tam, gdzie ja byłem, no to było nas, było 6 mieszkańców i jeszcze nas 3 przyjechała i były tylko 3 krzesła. Były tylko 3 krzesła, 2 hamaki. A reszta po prostu siedziała na ziemi, na dechach, na deskach. I to jest normalnie. Jedna izba. Nie, kuchnia to jest w tej. Nie. To znaczy, to zależy od domu. No to na przykład w tym, w którym nocowałem, no to była jedna izba, gdzie była tam i jadalnia, i kuchnia, i powiedzmy, i sypialnia, wszystko po prostu. Sypialnia to się tworzyła na noc, bo rozkładali po prostu maty, rozkładali moskitiery. Nie, bo tam bez moskitiery to ciężko po prostu. No i powiedzmy, kuchnia to były po prostu garki gdzieś w narożniku tego pomieszczenia. I palenisko oczywiście było. Toaleta była na zewnątrz. Nie wiem, czy to była tylko dla tego domu, czy dla więcej domów. Na zewnątrz. Oczywiście dom był na palach. To toaleta też była na takich słupach. Trzeba było wejść po schodkach. No. Nie było, znaczy woda była, jak się uzbierała deszczówka, to była woda do mycia, do spłukiwania nie było wody, było takie siano, nie wiem, coś takiego, tak? Po prostu się zasypywało na tej zasadzie. Wszystko do rzeki potem. Oczywiście, ale to akurat ten dom był na brzegu, nie? Pewnie jak wylewała rzeka, no to był w wodzie. Jak ten dom był na palach i ten dom akurat był na brzegu rzeki, to na dole był jakiś ogródek, jakiś warzywny, kurki tam się chodziły, nie, w ten sposób. W tej dzielnicy Bele, toaleta, prysznic, to było wszystko po prostu, to była taka jakby nadbudówka, taki z boku domu, na wodzie ustawione i tam po prostu wszystko do rzeki szło. W tej rzece oczywiście oni się kąpali. Kupowali z miasta, nie? Ja przypuszczam, że oni pewnie nie kupowali, tylko gdzieś mieli, ale to na pewno nie była z rzeki, no bo to był... To po prostu, no nie sądzę. Czuć te toalety z tych kilku tysięcy domów? Nie. Czyli rzeka bieżąco wszystko oczyszcza. Bierze, tak. Zabiera wszystko. Czyli raczej nie. Na początku nie. Z nurtem się budować. No raczej tak. Dobrze, tam. No i tam spędziłeś kolejnych kilka dni, czy? To miasteczko, tą dzielnicę zwiedziłem. Potem
Następnego dnia była niedziela, czyli powiedzmy przewodnik miał tam wolne, a mieliśmy jechać w poniedziałek. No to w niedzielę sobie popłynąłem sam na jakąś tam, to się nazywa Wyspa Motyli czy coś takiego, taki rezerwat. Nie? Bardzo fajne miejsce, to takie typowo, o tam spotkałem turystów, tam, bo w tej dzielnicy byłem, ani jednego turysty nie spotkałem. Tam akurat spotkałem turystów, można było sobie wynająć łódź, tam powiedzmy, nie wiem, za 60 zł na nasze i po prostu, nie wiem, dwóch, trzech turystów płynęło sobie na tą, powiedzmy, na tą wyspę Motyli. Ryba, który prowadził tą łódź, czekał. Tam się zwiedzało 2-3 godziny, powiedzmy, tam taki rezerwat był, taka jakby tam, no trudno to powiedzieć, rezerwat, to było takie małe zoo jakby, tam lecznica zwierząt, tam były jaguary, były małpy, były papugi, tych motyli to akurat nie było, bo chyba były w fazie po prostu jakiejś tam larwalnej, larwy były po prostu motyli, nie? Czyli taki ale... ich myślącinek. No coś takiego, ale dużo mniejsze i przede wszystkim ciekawostka, że było ogrodzone od góry. Jak były takie ścieżki, jak wszedł turysta, to było ogrodzone od góry. A dlaczego? Dlatego, że po prostu małpy były na tyle oswojone, że one podlatywały do turystów. Dzikie małpy, które tam ten, były też oczywiście w klatkach jakieś tam, ale część małp podlatywała i normalnie, no, pewnie były przypadki, że kradły. Tak samo były też te papugi, takie duże ary, które też podlatywały. Część turystów wracała, a ja poszedłem sobie w dżunglę. Jakby taka namiastka dżungli. Poszedłem, filmowałem, wszedłem w żmiję. Znaczy wszedłem, ona po prostu już widziała mnie wcześniej. Ona się czaiła na mnie. Znaczy w ogóle normalnie węże, czy żmije, czy w ogóle wszystkie zwierzęta, one się boją, uciekają. A ta żmija stała na drodze, tak jak kobra, była podniesiona. A jakiej wielkości? No nie była może, ona może miała metr, nie była duża. Ja nie zauważyłem tego, dopiero jak ten, ja jak byłem, nie wiem, tam 20 cm, pół metra od niej, miałem nogę, to tylko zobaczyłem, że ona po prostu się rzuca mi na nogę. Nie wiem, jak to się stało, że ona mi po prostu nie ukąsiła, ale powiem szczerze, nie ugryzła, ale ja już byłem pewien, że po prostu mam koniec wyprawy, bo to była na pewno jadowita żmija, o których czytałem, że po prostu jest taki gatunek, że one po prostu jakby gonią człowieka. I ta dosłownie mnie, ja ją jakby kopnąłem nogą, a ona mnie, i odskoczyłem, i ona drugi raz mnie zaatakowała, i trzeci raz, trzy razy mnie zaatakowała, jakoś tak, nie, no takie miałem szczęście niesamowite, a byłem w pół buta. Normalnie w dżungli się chodzi w kaloszach. Przewodnicy, wszyscy chodzą w kaloszach. W poniedziałek wyruszyliśmy, się okazało, że mam przewodnika i jego pomocnika. Mówię, że ja nie chciałem, że pomocnika, że ten, nie, on musi być, nie? No i popłynęliśmy w górę rzeki, w górę Amazonki, jakieś około 100 km. Chyba 6 godzin płynęliśmy. Także tam, i to taką dosyć szybką łodzią, 6 godzin. Płynęliśmy, tam dojechaliśmy, się okazało, że będziemy spali właśnie u tego tam, u takiego rybaka, w domu na palach. No i właśnie tam była taka jedna izba, palenisko, trzy krzesła na sześcioro mieszkańców, nie? Także no, bardzo fajnie, nad brzegiem rzeki, pralka to była taka, że był powiedzmy miska i pani właśnie w rzece prała, w rzece się kąpali wszyscy. Wodę przypuszczam, że mieli deszczówkę zbierali, bo nie sądzę, że z rzeki, nie? Ale po prostu wszystkie tam, także tam jakieś mycie czy coś, no to wszystko w rzece, nie? Pranie. No i tam spaliśmy u niego. Pierwsze co, to tak sobie myślałem, no dojedziemy, no to się rozłożymy. Oczywiście żadnych szafek, żadnych luster, żadnych półek. No nic nie było w tym domu. Ubrań za dużo też nie ma. Nie, oni tam mają 3-4 ubrania i na zmianę, ale powiem szczerze, że bardzo czyści są. No i sobie myślałem, no to pewnie zjemy jakiś obiad, no i pewnie będzie koniec dnia. Nie, mój przewodnik zaraz tam zaczął mnie oprowadzać po okolicy, się okazało, że ta osada powiedzmy miała tam, nie wiem, z 10 domów, może nawet nie było 10, z 8 domów. Podeszliśmy do jednego bogatszego domu, w którym powiedzmy był ta izba była podzielona na takie jakby pokoje. No jakimś tam, oczywiście to są wszystkie, to były domy z drewna. Nie? No bo dżungla daje drewno za darmo. Była podzielona na jakieś tam chyba trzy izby. W jednej izbie był telewizor.
Gdzie nie ma, gdzie nie było prądu, ale mieli baterie słoneczne. Baterie słoneczne i był nawet plazma. Normalnie plazma była, po prostu telewizor. Jak ja zobaczyłem, w ogóle zacząłem ten dom z zewnątrz, mówię, no to no, trochę lepszy jakiś taki. I dach był pokryty blachą falistą, także jakiś bogatszy gość, nie? No, ale patrzę w telewizor, no, normalnie nie chciałem się... Czyli krzesła też musiały być. No były tam trzy krzesła może tam, no tam nawet oni nawet mieli, w jednym pomieszczeniu była moskitiera, a w drugim, tam gdzie ten gospodarz miał sypialnię, miał po prostu rozbity namiot, tropik, po prostu tropik miał rozbity. No to i tam miał jakieś krzesła, czy tam jakąś tam szafkę jedną miał, a na dole było palenisko pod domem. Gdzie po prostu pewnie to była ich kuchnia, palenisko. No i poszliśmy do tego tam, powiedzmy, bogatszego gospodarza. No i mój przewodnik gdzieś tam znalazł jakiegoś przewodnika z dżungli, jakiegoś młodego chłopaka, bo chciał kanu pożyczyć, nie? Tam coś mi, szczerze mówiąc, mój angielski jest taki troszeczkę, można powiedzieć, kulawy, bardzo ubogi. I ten przewodnik mi tłumaczył. Właśnie jeden, który znał angielski, on dużo mi tam opowiadał. Nie wszystko zrozumiałem po prostu. I ja zrozumiałem, że on szuka łódź na jutro. A on nie, on szukał po prostu na teraz łódź jakąś. No bo przecież to była godzina tam, powiedzmy, 16, jak my dopłynęliśmy. Jeszcze, a ciemno się robiło 19, a po ciemku też można pływać. Też można, ja nie wiedziałem, że ten, ale to potem się okazało, że to po ciemku to my dużo razy chodziliśmy, nie? Czy tam o świcie, czy powiedzmy o zmierzchu, nie? Bo dzień wstaje o 7 rano, a kończy się o 19. Znaleźliśmy jakiegoś tam chłopaka, który tam zabrał nas na jakieś, płynęliśmy na jakieś tam, na odnogę tej rzeki i popłynęliśmy na jakieś jezioro, no i tam widzieliśmy tukana między innymi. Byłem, szczerze mówiąc, fajny ten ptak, bo to jest taki, powiedzmy, jak gołąb, trochę większy od gołębia, a za to ma taki dziób jakby przyklejony, po prostu taki wielki, nie? Głośna no, tylko, jest taka pula? Głośno, tak. Przewodnik mówi, tam powiedział mi nazwę ptaka, a potem mówi pekenio. Mówię, kurde, tyle ptaków i wydaje mi się, że się różnią, ale ten pekenio. A pekenio to po hiszpańsku to znaczy malutki. No i następnego dnia mieliśmy wyruszyć wcześniej rano, ale niestety lało o 4:00, się obudziliśmy. Lało po prostu tak chyba do, nie wiem, do 6:00, 7:00. Zjedliśmy śniadanie, czekaliśmy po prostu aż, ale to, bo w dżungli jak leje, to po prostu tak jakby ktoś z miski lał wodę po prostu. Robi się zimniej czy niekoniecznie? Chłodniej się robi, nie? Ale przeważnie o, takie ubranie w dżungli, to podstawa to jest tak, kolosze i coś przeciwdeszczowego. Ale to nie nasze tam, powiedzmy, softshelle, czy Gore-Texy, czy coś. To jest nic nie warte w dżungli. W dżungli to trzeba tam po prostu zwykła taka kurtka, taki płaszcz foliowy. Normalnie z folii, nie? I to było najlepsze. Fakt, że to po 3 dniach to już było podarte, ale to było najlepsze, bo to było malutkie. W razie czego jak przestało padać, to człowiek to zwinął i tyle, nie? No i następnego dnia właśnie zapakowaliśmy się na łódź i popłynęliśmy do jakiejś wioski i stamtąd wzięliśmy przewodnika z dżungli. Się okazało, że ten, że musimy wziąć przewodnika z dżungli. No i ruszyliśmy gdzieś tam w głąb dżungli, popłynęliśmy jakimiś rzekami. Czyli tak do końca nie wiedziałeś, gdzie jest. Nie. Ja nie miałem. Znalazłeś się na drugiego człowieka, którego do końca nawet nie rozumiałeś. Dokładnie. Ja tak sobie myślałem, że po prostu jak oni by tam chcieli, to by mnie tam po prostu gdzieś zakopali. Nie wiem, czy ktoś by mnie znalazł tak naprawdę, bo tam po prostu byłem w takich rejonach. Oczywiście ten przewodnik z dżungli to tak. Oprócz tego kaloszy i tej przeciwdeszczowej jakiejś tam tego płaszczyka, latarka i przede wszystkim broń, taki powiedzmy jakiś tam karabin myśliwski i maczeta. Zresztą tam wszyscy, karabiny jakieś tam myśliwskie i maczety, to jest to normalnie, oni chodzą gdzieś tam, to jest postawa, nie? No i ruszyliśmy gdzieś w głąb dżungli i następną noc właśnie dopłynęliśmy do jakiegoś tam brzegu, jeziora, jakieś takie wielkie jezioro. No to jest jezioro, gdzie drzewa są zatopione, to są rozlewiska takie, rozlewiska i płynie się pomiędzy drzewami, pomiędzy lianami, oczywiście pełno jakiegoś różnego rodzaju ptactwa, którego po prostu no nas nie ten, jakichś zwierząt przebiegających, jakichś przepływających.
Także no, bardzo dużo jest, że czasami człowiek nie trudno to ogarnąć. Oczywiście jak płynęliśmy, to nam 3-4 razy padało. No to jest normalne. Aha, jeszcze jak płynęliśmy po tego przewodnika, to udało nam się zobaczyć delfiny. No, to jest delfiny rzeczne. W Amazonce są delfiny. Tak. I wydawało mi się, że udało się. Potem jak płynęliśmy rzekami, to prawie za każdym razem w Amazonce, czy tam w tych większych rzekach, widzieliśmy delfiny. No duże, no trudno mi powiedzieć, trudno określić, ale to takie normalne delfiny. Ogromne po prostu. Ciężko było zdjęcie zrobić, bo one wynurzał się na chwilę i zaraz się zanurzał, ale udało mi się tam kilka zdjęć takich. No popłynęliśmy właśnie tam, poszukaliśmy jakiegoś noclegu. Się okazało, że nocleg to po prostu dopłynęliśmy do jakiegoś brzegu. Moi przewodnicy zaczęli wycinać po prostu jakieś gałęzie, jakieś kije. I po prostu w przeciągu godziny powstało obozowisko. Ja po prostu byłem w szoku. Po prostu fakt, że oni mieli jakieś takie płachty, dwie płachty mieli i ewentualnie moskitiery mieliśmy. A reszta to było po prostu materiał z dżungli. Nie mieli ani sznurka, ani gwoździ, ani no nic nie mieli. Po prostu... Czyli coś w rodzaju szałasu? Tak, ale to było naprawdę wygodne, było duże, bo nas była czwórka. Nie? Ja byłem sam i miałem dwóch przewodników i jakby kucharza, takiego pomagiera. Zbudowali to w ciągu, w zasadzie dwóch ludzi to budowało, bo ja w tym czasie mój przewodnik brał mnie gdzieś po prostu na obchód jakby okolicy, nie? I pokazywał mi, tutaj są takie owoce, tutaj są takie owoce? Tam, wiesz co, no, jakieś papaje, banany dzikie, jakieś właśnie to miłkie, jakieś powiedzmy, nie wiem, czy to była trzcina cukrowa, no, w pewnym momencie ściółkowa jak drzewa i mówię, że to można pić. I normalnie to takie słodkie, jakby trzcina cukrowa, nie wiem co to było, oczywiście mi to tłumaczył, ale no, nie do końca zrozumiałem co owoce to było. Owoce słodkie bardzo? Owoce tak, no papaje bardzo takie, no super po prostu i to po prostu rośnie, nie? No i potem zrobiliśmy taki obchód, nie wiem, z 2 godziny, z 1,5 godziny chodziliśmy, wracamy, patrzymy, jest obozowisko, palenisko i ten, już obiad szykują, nie? Także na obiad była zupa z bananów, nie było tam jakiegoś szału, trochę ryżu i tam jakiś tam kawałek mięsa, tam jeszcze po prostu zakupiony w Iquitos, nie? Także, no i potem była chwila przerwy. Ja już myślałem, że to koniec na dzisiaj, no bo to już była godzina, powiedzmy, 17, coś takiego. Nie, to była po prostu chwila przerwy, zaczęło zmierzchać, a przewodnik mówi, że ten, że mamy iść do łodzi, mamy iść z nim tutaj. Zrobił mi wędkę z kija i z żółki, taką jak, powiedzmy, kiedyś jak byłem dzieckiem, to ojciec mi robił taką wędeczkę. No, zrobił mi taką wędeczkę, wziął swoją jakąś taką normalną, jakiś tam spinning. Odpłynęliśmy kawałek od brzegu, dał mi kawałek mięsa na haczyk, no i zaczęliśmy łowić ryby. Może 5 minut minęło, piranie złapałem. Nie? Także on złapał jakąś tam inną rybkę, no i potem tam no, próbowaliśmy jeszcze coś złapać, ale się nie udało, także tam dwie rybki, no i potem na kolację miałem piranie. Tam, gdzie były piranie, się nie kąpałem, nie? Tam, gdzie były delfiny, się kąpałem. Miałem takie jakby zdarzenie, że się kąpałem, podchodzi przewodnik i mówi, że no, pokazuje mi coś. Mówię, o co mu chodzi? Mówię, dobra, już wychodzę, nie? Już te chwilę tam chciałem się ten, w rzece się kąpałem. A on pokazuje, że mam się obrócić, się odwracam, a tam delfiny pływają. Także takie sytuacje były ciekawe. Tam, gdzie piranie, to tam się nie kąpałem, ale raczej one nie atakują. One atakują po prostu, jak poczują krew, zranione. Jakieś takie, no, zranione zwierzęta. No i rozłożyliśmy sobie, powiedzmy, takie, przygotowaliśmy sobie do spania. Moskitiery trzeba było przygotować, tam śpiworek jakiś tam sobie rozłożyłem. No i wydawało mi się, że będzie koniec dnia, no i nie, że ten, że czy chcę kajmana zobaczyć. Ja mówię, no oczywiście, że chcę, nie? No i anakondę. Mówię, że tak, że oczywiście, no to płyniemy. No, mam się ubierać i płyniemy, nie? Znaczy ubieram, ja w zasadzie byłem cały czas, tylko kalosze zdejmowałem i tam ewentualnie jakiś tam ten, jakąś tam bluzę. Aha, bo pomimo, że było tak gorąco, to w zasadzie cały czas ja chodziłem w strzelu, na pewno wieczorem, bo komary tak gryzły, że te wszystkie, powiedzmy, psikadła, jakieś smarodwidła starczały na 15 minut. Po prostu podstawa to jest długi rękaw. Długi rękaw i długie spodnie, nie? Pomimo, że jest gorąco, ja tam się pociłem. Wyruszyliśmy, powiedzmy, na noc na łowy. Dosłownie nocne, bo to musiała być dobrze po 20.
No i pływaliśmy tam, nie wiem, z 2 godziny, z 3, dosyć tam trochę, już zwątpiłem, że zobaczymy. Widzieliśmy oczy i pokazywali mi, że to są ten, że to są kajmany. Wyglądały, bo wyglądało to tak. Ja w ogóle czytałem, że właśnie przewodnicy zabierają tam turystów i pokazują im oczy i mówią, że to są kajmany, no bo to pewnie, no bo tak oczy podpłynąć, oczy. No to podpłynąć i zobaczyć to jest ciężko, nie? No ale moi przewodnicy, to jeden to był taki naprawdę jungleman, typowy taki, no Indianin, tak naprawdę Indianin, tylko że ubrany. Zresztą oni to wszyscy byli potomkowie Indian, nie? No i miał taki jakby harpun, zakończony takimi 3 szpikulcami. No i w pewnym momencie podpływa w jakieś krzaki i jeden cios, patrzę, wyciąga kajmana. Po prostu byłem w szoku. W ogóle ja go wcześniej nie widziałem. Widziałem, że gdzieś podpływamy i pokazujemy, że cicho. Staje w pewnym momencie jeden strzał i wyciągnął kajmana. Także niedużego takiego, może około metra, może trochę więcej. Wróciliśmy następnego dnia. Pakowanie tego biwaku, składanie obozowiska i ruszyliśmy dalej w głąb dżungli. Płynęliśmy tam powiedzmy parę godzin. Dopłynęliśmy tam do jakiejś tam naprawdę takie bezludzie. Widzieliśmy jednego człowieka po drodze, jakąś jedną łódź. Ale też takiego powiedzmy z dżungli, który tam mieszka, nie? Jakiegoś tam. Dopłynęliśmy, że się dosyć głęboko w dżunglę. Bagaż na plecy, wodę przede wszystkim, wszystkie te, aha, bo mieliśmy jakieś tam gary, musieliśmy mieć, wiadomo, no takie jedzenie i to wszystko. No jakieś 2-3 godziny w głąb dżungli. W głąb dżungli przez bagna jakieś takie naprawdę w jednym momencie, bo tam naprawdę po takich bezdrożach, bagnach mnie prowadzili. Mówili, że tam, gdzie jedziemy, są jaguary, nie? Że ciężko zobaczyć, no ale chociaż może ślady. No i w każdym razie tam pojechaliśmy dalej tam tą łodzią, popłynęliśmy, szliśmy w głąb dżungli i po takich jakby kijach, po takich zatopionych kłodach szliśmy. No, dżungla to są po prostu, to są naprawdę drzewa takie, to trudno sobie wyobrazić i to jest na przykład są jakieś owocowe drzewa, ale są też takie palmy, które mają takie igły, które mają po kilka, może nawet kilkanaście centymetrów. I to jest normalnie, one wyrastają z pnia. Z pnia, normalnie. Cały pień jest porośnięty takimi igłami. No i takie, ja szedłem po takich kłodach i takie po prostu jakieś drzewo było przewrócone. I mi taka igła weszła, przebiła kalosz i weszła mi w nogę, nie? I normalnie człowiek nie może kroka dać, bo po prostu następnego kroka. Bo to tak boli, nie? No ale tam przewodnik zaraz tam podszedł i mi wyciągnął, nie? Jednym ruchem po prostu, pomimo że to tak dosyć głęboko mi weszło w nogę iść, ale stwierdziłem, że sobie zerwę jakiegoś kija. No bo kurczę, bo właśnie straciłem równowagę i dlatego mi wszedł ten kolec, nie? No i wziąłem tego kija, jakiegoś tam zerwałem. To trwało, nie wiem, wziąłem go, ułamałem, taki dosyć tam z 2,5 metra taki kij. Wziąłem go, łamałem i to, nie wiem, trwało, nie wiem ile tam, 10 sekund. I w pewnym momencie kij ożył. Po prostu kij ożył. Się okazało, że na tym kiju jest po prostu, no, mnóstwo, nie wiem, no, na pewno setki mrówek, które mnie po prostu oblazły w ciągu 5-10 sekund. Mnie po prostu tak oblazły, że, no nie, potem po prostu nie wiedziałem, czy lepiej jak ten kolec mi wejdzie, czy ten. Oczywiście takiego kija wyrzuciłem, ale zanim zdążyłem się jakoś tam otrzepać, to już tam byłem tam, no dosyć mocno pogryziony, nie? Przewodnik się śmiał? Czy... Przewodnik, no akurat nie było do śmiechu. Znaczy tam, oni tam sobie żartowali czasami ze mnie, ale ten, ale nie, raczej nie, ale... Zresztą, tak szczerze mówiąc, to przewodnik nie jest, nie idzie na tej zasadzie, że on patrzy, co ja robię. Jeden przewodnik szedł z przodu, gdzie ciężko było za nim nadążyć, a drugi szedł na końcu. A czasami jak ja się zatrzymywałem, robiłem zdjęcia, to dwóch przewodników szło z przodu. I powiedzmy kucharz też czasami szedł za nimi, a ja szedłem ostatni. I to nie było na tej zasadzie, że tak jak tutaj za rękę przewodnik prowadzi. Nie, przewodnik nawet mógł tego nie zauważyć. Tam ten kolec to ja po prostu krzyknąłem, no bo to był ból, nie? To krzyknąłem, no to się ten. A potem jak tego kija, to no, i tam nie zwrócili uwagi. Dopiero widzieli, że coś tam robię, jakieś tam wygibasy, że się otrzypuje, dlatego tam. A tak to nie jest niańka. I
jest naprawdę niebezpiecznie, no to wtedy ewentualnie tam, ale tak, to nie, w zasadzie to nie zachowuje się jak Jańka, on po prostu idzie, ja mam za zadanie za nim nadążyć, nie? Pod koniec trasy też jeszcze zdarzyło mi się wpaść kaloszem po prostu, tak, że mi kalosz ugrzązł w błocie tak głęboko, no bo to było magno, nie? I jeden jakiś taki nieostrożny ruch, no ale jakoś się udało wyciągnąć. No tutaj musiał mi przewodnik, musiałem go zawołać, bo po prostu nie mogłem wyciągnąć kalosza, nie? A w gołej nodze, to tak ciężko chodzić po dżungli. Doszliśmy do takiego, powiedzmy, do takiego domu, do takiego szałasu, domu. To był taki szałas w dżungli, który widocznie tam myśliwi to pewnie wykorzystywali, ale wejście było zarośnięte, no bo tam wiadomo, no wszystko rośnie, także zanim wyszliśmy, to przewodnik z maczetą musiał po prostu wykarczować wejście, dopiero mogliśmy wejść. W ogóle było bardzo gorąco, zmęczeni, ja byłem tak zmęczony, mówię, nie, no ja już nie dam rady, płynęliśmy tak długo, tam z, nie wiem, 4, nie wiem ile godzin, to jeszcze szliśmy z tymi bagażami, jeszcze zaraz się zabierają i sprzątają, zamiatają podłogę. Mówię, co im się stało? A potem tak sobie pomyślałem i faktycznie, jak oni coś tam, bo tam jakieś dechy leżały na podłodze czy coś, to jak oni to przesunęli, to pełno robactwo jakieś. Potem tłumaczył, że po prostu skorpiony mogą być. No i trzeba to po prostu zamieć, wszystko sprawdzić, nie? Potem się okazało, że tam żmija, wąż. I ja nie widziałem tego węża, ale kucharz, ten właśnie pomocnik, zobaczył węża, nie? Uciec. Ale pierwsze co, pytanie mojego przewodnika, what color? Jaki kolor? Jaki kolor po prostu? Bo tam po prostu te najbardziej jadowite węże, te żmije, najbardziej jadowite, one są przeważnie jaskrawe. No i tam zrobiliśmy sobie tam jakieś tam obozowisko. Moi kucharze z tym jakby tym junglemanem poszli sobie do dżungli. Patrzę, przynosi taką wielką kiść bananów po prostu, jeden, a drugi papaje po prostu. I na deser mieliśmy papaje, nie? No i myślałem, że to będzie, ja już byłem naprawdę wtedy tak wykończony, to był chyba trzeci dzień, jakoś tak tym upał. Tą wilgocią, tym wszystkim, wypocony po prostu, przepocony na masakra. Tym bardziej, że bardzo często, że trzeba chodzić w długim rękawie, nie? No i myślałem, że już będzie spokój, ten przewodnik mi mówi, że mam odpoczywać, nie? No to dobra, no to będę odpoczywał pewnie, na jutro coś wymyślił ten. A nie, on wymyślił, że tam za godzinę poszliśmy po prostu na polowanie. Oni chcieli upolować małpy. Koło tam 18 zaczęło ciemno się robić, na szczęście powiedział mi, że latarkę mam wziąć. Z tym, że ta nasza latarka, czołówka, to ona to mogę sobie poświecić gdzieś tam w kieszeni. A oni mieli normalnie takie reflektory, przywiązywane do głowy bandaże. Normalnie bandażem czy jakimś tam sznurkiem i normalnie taki reflektor duży. I to naprawdę dobrze świeciło, nie? A ta moja peclowska czołówka to tak za bardzo się nie da. I upolowaliście coś? No upolowali między innymi tak, jakiegoś ptaka, pekeniu, nie wiem co to był za ptak, jakiegoś szczura. To było jakby takie ni kuna, ni szczur, coś takiego. Z tym, że powiem szczerze, że ta broń mojego tego przewodnika, ona nie miała ani muszki, ani no w ogóle ani celownika, no nic po prostu. To była taka po prostu pierwotna broń. Jak on to ucelował? W ogóle to po prostu ja byłem w szoku naprawdę, bo to była pewna odległość. I tego jakby szczura, małpy uciekły niestety. Znaczy może na ich szczęście, ja tam za bardzo nie chciałem tej małpy upolować. Mieliśmy ślady właśnie jaguara, pokazywali mi. Coś tam, nie wiem, albo kapibara, albo coś nam uciekło. Uciekło ten gdzieś tam. Leciał ten jungleman za tym, ale to uciekło. No widzieliśmy jakieś tam dużo ptaków różnych, oczywiście papugi, o może nie powiedziałem wcześniej, bardzo dużo papug widzieliśmy, tych ar takich wielkich. Tych gadających. Dużo małp widzieliśmy, ale to mówię, no małpy uciekały różne. Anakondy niestety nie mieliśmy szczęścia. Także. A może mieliśmy szczęście? No właśnie, a może mieliśmy szczęście, że nie widzieliśmy. No, ale do anakondy to jeszcze wrócę. Tarantuli widzieliśmy dużo. Tarantule w zasadzie codziennie. Te pająki takie duże. One są jadowite, z tym, że one nie są śmiertelnie jadowite. On po prostu boli. A nie ugryzły cię? Nie. Na szczęście nie. Z tego, co tam słyszałem, że bardzo boli i puchnie ręka, czy tam ten, nie? Ale nie jest to, nie jest jakiś tam skrajny.
Audycja ze studia Tygodnika Bydgoskiego. Zapraszam, Kasia Chrzan.